Dzisiaj odpowiemy sobie na jedno istotne pytanie dotyczące wyboru butów. Z membraną czy bez? I jedne, i drugie znajdziecie u nas na ehoryzont.pl. Zaczynamy! Co robi membrana w bucie? Zastosowanie membrany w konstrukcji buta z jednej strony poprawia jego wodoodporność, jednocześnie pogarszając oddychalność. Warto pamiętać, że żadna membrana i żaden but nie gwarantują Ci 100% wodoszczelności. Nawet but dobrze zadbany i zaimpregnowany. Jeżeli wybierasz but wysoki, na wymagające trasy, na gorsze warunki pogodowe, wybierz but z membraną. Zdecydowana większość modeli butów wysokich, turystycznych, dostępnych na rynku, w swojej konstrukcji zawiera membranę. Jeżeli natomiast myślisz o wycieczkach letnich, przy ładniejszej pogodzie, mniej wymagających, możesz wybrać buty niskie, które takiej membrany nie zawierają. Są lżejsze, łatwiej oddychają, szybciej przemakają, ale szybciej wysychają. Takie jak ta podejściówka, bądź taki jak ten but biegowy. Pamiętaj o tym, żeby zachować dobre właściwości buta, wodoodporność i oddychalność, musisz o niego dbać, czyścić i impregnować. Ale o tym w następnym filmie. Na dzisiaj to już wszystko. Po te i inne buty wpadnij do nas na zakupy na ehoryzont.pl. Zostaw łapkę w górę i suba. Do zobaczenia.